Od 14 do 20 października 2024 roku obchodzono 16 Ogólnopolski Tydzień Kariery. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: pasja, motywacja, odwaga. Celem wydarzenia było poszerzenie wiedzy młodzieży na tematy związane z planowaniem i rozwojem kariery zawodowej. W Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku z tej okazji zorganizowano szereg atrakcji. Całość zainaugurowało spotkanie uczniów ostatnich klas z doradcą zawodowym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, panią Izabelą Krzemińską. Spotkanie dotyczyło motywacji w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi służb mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem policji, mogły zaczerpnąć informacji w trakcie prelekcji zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji poświęconą karierze i procedurom naboru do policji oraz zadaniom i obowiązkom w ramach służby. Są wydziały informatyczne, są wydziały do walki z cyberprzestępczością, gdzie na pewno nie jeden komputerowiec znajdzie sobie miejsce. Są wydziały antyterrorystyczne dla osób wysportowanych. Jednym z tematów poruszanych w trakcie tygodnia kariery była również bezpieczna bankowość. Pod tym tytułem w murach szkoły odbyło się spotkanie z przedstawicielem BNP Paribas Bank Polska, panią Dominiką Kijewską, na temat odwagi i przezorności w inwestowaniu pieniędzy. O wolontariacie i zdobywaniu nowych doświadczeń w jego ramach mogli posłuchać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w trakcie prelekcji przeprowadzonej przez przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Czy wolontariat dobrze wpływa na młodych ludzi? Uważam, że tak, jak najbardziej, bo młodzi ludzie, angażując się w działania wolontarystyczne, pokazują chęć swojego wsparcia innym młodym osobom i myślę, że taki wzorzec tylko dobrze świadczy o naszej młodzieży i że dobrze wpływa na społeczność lokalną. Nie zabrakło aktywności poza murami placówki. 18 października grupa uczniów odwiedziła Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, gdzie zapoznała się z procedurami naboru oraz obowiązkami funkcjonariusza Straży Pożarnej. Co skłoniło pana do wyboru zawodu strażaka? Pasja tego, żeby pomagać innym, żeby nieść pomoc i ratunek społeczeństwu, no to takie głęboko zakorzenione ludzkie potrzeby i to skłoniły mnie do tego, żeby zostać strażakiem i żeby właśnie pomagać innym. Jest to duża przyjemność i duża satysfakcja. Co uważasz za najważniejsze w pracy strażaka? No, jak uważam w pracy strażaka, to oczywiście gaszenie pożarów. Też uważam na przykład ratowanie ludzi. Ach, się trochę dużo strażaka samo naoglądałem w dzieciństwie, jak kiedyś to były czasy. Ale najważniejsze ostateczne wyniki to oczywiście gaszenie pożarów. Jak wygląda typowy dzień w pracy strażaka? Służby rozpoczynamy o godzinie 8, cały dyżur trwa 24 godziny. Po rozpoczęciu, po przygotowaniu, po zapoznaniu ze sprzętem, po przygotowaniu tego sprzętu następuje cyklicznie cały plan dnia przez szkolenia, które są rozpisane zgodnie z naszym harmonogramem. Wiadomo, w zależności od tego, czy się coś dzieje, czy nie, to jest naszym priorytetem, bo jeśli się trafi tak, że mamy bardzo dużo zdarzeń, to cały program odchodzi na bok, a skupiamy się na tym, co jest najistotniejsze. Potem mamy również czas wolny na odpoczynek, na zadbanie o sprawność fizyczną i kiedy przychodzi pora nocna, moment, kiedy czuwamy, odpoczywamy i czekamy na ewentualne zdarzenia. Co skłoniło panią do wyboru tego zawodu? Myślę, że po części to, że to jest dość nietypowy, jeżeli chodzi o kobiety, zawód. Wcześniej mój brat rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej, co niewątpliwie zachęciło mnie pod tym kątem, żeby jednak w tym kierunku iść. I myślę, że tak naprawdę ta ciekawość, nietypowość tego zawodu. Ponadto biblioteka szkolna zapewniła dostęp do materiałów informacyjnych, których lektura może okazać się pomocna w wejściu na rynek pracy oraz w ewentualnym wyborze kierunku dalszego kształcenia.